Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Damianie. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy testy regresyjne przejdą bez większych błędów w najbliższym czasie? Czy testy regresyjne przejdą bez większych błędów w najbliższym czasie? Czy testy regresyjne przejdą bez większych błędów w najbliższym czasie? Tak. Tak, tak, zdecydowanie. Powinno się tutaj wszystko... O, tak. Zdecydowanie powinno się wszystko jak najbardziej udać. Natomiast po kolei. Co jest na ta karta asamieczy? Karta asamieczy mówi o decyzyjności, tak, o jakby konieczności podjęcia decyzji, jakichś takich konkretnych, ale również o odcięciu się od tego, co było, tak, od przeszłości, od jakichś takich właśnie sytuacji, które były niekorzystne, czyli jak najbardziej odcięcie się od jakby tych błędów, tak, odcięcie się od negatywnej, od negatywnych doświadczeń, od błędów, od błędnych jakby zdarzeń, od błędnych różnych działań i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak najbardziej odcięcie się od tego, co było negatywne, tak? I jakieś decyzje do podjęcia konkretne. Natomiast jak najbardziej tutaj as mieczy odcina to, co było złe. Co jest na nie? Karta pazia mieczy. Generalnie paź mieczy mówi o różnych plotkach, różnych takich donosach, o przeszukiwaniach, inwigilacjach, też mówi o jakby otoczeniu, które gdzieś tam albo po prostu no, lubi, tak, konwersacje, lubi gdzieś tam jakieś plotkowanie, no po prostu takich, no takiej poczcie pantoflowej też mówi, tak, jak najbardziej. Natomiast co jest na nie? No w negatywie, jeżeli ta karta się pojawia, no to może wnosić po prostu też o jakby niewyszukaniu dokładnym, tak, czegoś, co należałoby jakby wyszukać, odnaleźć. Tutaj właśnie powinno się znaleźć jakiś na przykład, nie wiem, jakąś sferę, jakiś błąd, jakiś, no coś się powinno znaleźć, a to jakby nie zostaje odnalezione w pewien sposób, tak? I tutaj właśnie należałoby zwrócić taką, należałoby się wykazać taką należytą starannością właśnie w takiej analizie. O, to jest wymagana analiza właśnie tego, jakby może nie być aż tak, jak bardzo być powinna, a no właśnie, czyli tutaj należałoby wykazać taką szerszą analizą jakby w tym obszarze. No ale karta rady, no to jest karta szóstki buław, czyli mówi jak najbardziej o zwycięstwie, o radości, o takim naprawdę bardzo pozytywnym czasie. No to jest typowa karta zwycięstwa, dołożam sobie jeszcze dwie karty, no i coraz lepsze tak naprawdę, bo to jest jeszcze karta trójki kielichów, czyli mówi po raz drugi o zwycięstwie, o świętowaniu, o radości, o przebywaniu w bardzo fajnym, korzystnym, przyjemnym otoczeniu, o właśnie bliskich osobach. No to jest karta zwycięstwo, świętowanie i dziesiątka monet. Najlepsza karta, jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe. Bardzo duże korzyści finansowe, bardzo dobre, dobry bieg zdarzeń, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. No to jest rewelacyjna karta, tak jak powiedziałam, najlepsza w takich kwestiach. No duże pieniądze, stabilność, stabilizacja, radość. No i generalnie no, jak najlepsze perspektywy na przyszłość. Także no cóż, testy regresyjne powinny przejść absolutnie bezbłędnie w najbliższym czasie, także i tutaj naprawdę są świetne perspektywy na przyszłość i duże, duże korzyści w sferze materialnej, także no wszystko co najlepsze powinno być. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, powodzenia, dziękuję za zaufanie, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia.